Cześć moi kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie długi filmik. Przygotowuję się w ogóle do remontu mieszkania mojej mamy. Moja mama wyjeżdża pod koniec maja i przyjeżdżam do niej co weekend. Troszeczkę już zaczynam, wiecie, takich małych porządków robić. I słuchajcie, znalazłam u niej w mieszkaniu, ona ma niecałe 30 metrów, 3 wory moich ciuchów, które kiedyś zostawiłam u niej właśnie na przechowanie. To były ciuchy, to był okres w ogóle, kiedy mocno schudłam, kiedy te wszystkie ubrania musiałam wymienić i te, które były bardzo fajne, które, bo kiedyś też robiłam wyprzedaż moich takich ciuchów za dużych, natomiast zostawiłam wszystkie te, które były takie fajne, które na pewno bym chciała, w razie czego gdybym przytyła z powrotem, to na pewno chciałabym je nosić. Natomiast dziewczyny, minęło od tamtej pory już prawie że 2 lata. Wyglądam jak wyglądam, nie przytyłam, trzymam swojej wagi, też nie chudnę już więcej, ale też nie przytyję, na pewno nie przytyję, bo nie chcę tego robić, będę się pilnowała, więc po prostu znalazłam te ubrania i chcę je odsprzedać, chcę je pozbyć się ich po prostu. Jest ich naprawdę ogrom, to są dziewczyny 3 wory ubrań, które są bardzo fajne, w dobrym stanie, które są ładne, które mi się zawsze podobały i naprawdę... Myślę, że nie jedna z Was byłaby zadowolona z tych ubrań. Chodzi o to, żeby jakoś zarobić na tym, ponieważ no trochę na pewno bym chciała, żeby się trochę zwróciło mi kasy. Natomiast na pewno nie będę na Was jakoś mocno zarabiać, więc te ubrania naprawdę będą w dobrej cenie. Więc jeżeli macie ochotę, to oglądajcie ten filmik dalej. Jest tego ogrom. Ja po prostu tutaj jestem cała zakopana jakby w tych ubraniach. Mam tutaj na łóżku, część mam na krześle. I nie wiem, jak to wszystko poukładać, ponieważ to są różne ubrania, są i kurtki, są letnie rzeczy, są zimowe rzeczy, są rzeczy z rozmiaru 42, są rozmiary nawet 44, rozmiar L, czyli 40, i niektóre rzeczy też, które na przykład kupiłam w zeszłym roku i których nie noszę, nie nosiłam, jakoś mi się nie sprawdzają, nie podobają, ja się w nich źle czuję i tak dalej, więc naprawdę nie mam pojęcia, jak ja mam to wszystko tutaj ogarnąć teraz. Tak myślałam, że może polecieć rozmiarami, ale nie wiem, jak to wyjdzie, ponieważ wiecie co, na przykład jeżeli chodzi o bluzki, to czasami jak w tym momencie na przykład, jakbym chciała kupić na siebie jakąś bluzkę, to czasami i rozmiar L się fajnie sprawdza w jakiejś serii, wiecie, oversize'owej na przykład. I tutaj od razu pierwsze co, to pokażę Wam swoje kurtki, które chciałabym właśnie odsprzedać i wiecie co, ja też nie będę chyba do końca Wam mówić rozmiarów z metki, tylko takie rozmiary, które ja widzę, tak? Bo nieraz na metce mamy na przykład 42, a tak naprawdę jakbym w tym momencie na przykład jakbym założyła ten ciuch na siebie, to on by był za mały. Także wiecie, jak z tymi rozmiarami jest. Będę Wam mówić tak, jak ja miałam. Jak miałam rozmiar 44, to te ciuchy używałam, te zakładałam i tak dalej. Więc... Mam nadzieję, że rozumiecie. Jeżeli chodzi o ceny, wszystko będziecie miały na dole pod filmikiem wypisane. Jeżeli chodzi o ten filmik, komentarze będą zablokowane. Tylko i wyłącznie proszę Was o kontakt przez maila, na maila i w mailu w tytule napiszcie. Będą te wszystkie ubrania też ponumerowane, będziecie miały łatwiej po prostu i pod spodem będą numerki i tutaj w filmiku też będą Wam się wyświetlać po prostu numery tych ubrań. Przy każdym ciuchu będziecie miały gdzieś tutaj numer i pod spodem ten sam numer będzie, wiecie, pod filmikiem wypisany w opisie. Więc tak, to. Komentarze oczywiście, tak jak mówię, zablokowane, kontakt na maila, w mailu, w tytule napiszcie mi, błagam, numery właśnie tych rzeczy, o które chcecie zapytać i tak dalej, którym jesteście zainteresowane. Będzie po prostu łatwiej mi i czytelniej. Jeżeli chodzi o ceny, to tak jak mówię, będą pod filmikiem, jeżeli chodzi o wysyłkę, to będzie na Wasz koszt, po prostu. Ja, jeżeli chodzi o wpłatę, to będzie jak zawsze, przy każdej mojej wyprzedaży będzie na konto i będziecie wpłacały tylko i wyłącznie za ciuchy, nie za wysyłkę. Będę wysyłała paczką i w paczce po prostu zaznaczę wysyłka na koszt adresata i po prostu przy odbiorze będziecie musiały tylko ten koszt wysyłki pokryć i nic poza tym. Więc jeżeli chodzi o wpłatę, to tylko i wyłącznie za ubrania, ponieważ nie jestem w stanie stwierdzić, jaki koszt wysyłki będzie. To będzie prawdopodobnie koło 15 zł, coś takiego, bo myślę, że nie więcej, chyba że duża paczka będzie, ale to też jeżeli będzie więcej ubrań, jeżeli wysyłka będzie jakaś, wiecie, droższa, to też się dogadamy, także spokojnie. Zaczynam. Naprawdę
aż jestem podekscytowana, bo tego jest naprawdę sporo. I wiecie co, czuję się taka oczyszczona po prostu, jeżeli z tych rzeczy naprawdę się uda mi więcej sprzedać, będę bardzo szczęśliwa. Słuchajcie, nie będę się też rozgadywać na temat tych ciuchów, tylko raz, dwa Wam pokażę, rozmiar i tak dalej. I jeżeli nie będę Wam mówić nic o stanie zużycia, to znaczy, że to są ten dany ciuch jest w stanie idealnym po prostu, więc jeżeli coś będzie nie tak, to będę po prostu to mówiła. Natomiast jeżeli nie będę mówić, to znaczy, że jest wszystko idealnie. Dobrze, zaczynam dziewczyny. Więc zaczynam od kurtek. Pierwszą z nich jest to kurtka, która się tak prezentuje. Kolor granatowy, jest to kurtka z Reserved. Na metce mamy 42 i jest to mniej więcej rozmiar 40-42, czyli L-ka, XL-ka. Jest to kurtka taka jakby delikatna, można powiedzieć, wiatrówka, parka, coś takiego. Kaptur jest chowany pod suwakiem. Jest w kolorze granatowym, podpinkę jest na suwak, również na takie, wiecie, guziczki. I podpinka granatowa. I ona wygląda tak. Jest troszeczkę noszona, natomiast, i ma kieszenie tutaj. Stan bym powiedziała, że jest dobry. Nie ma żadnych obtarć, przetarć i tak dalej. No ale wiadomo, no jest troszeczkę sprana. Ja tę kurteczkę prałam. A w ogóle, jeżeli chodzi o pranie, ja pranie w tym momencie nie robiłam, tych ciuchów. Natomiast one wszystkie były wyprane, zanim były spakowane, wiecie, do tych torek. Także wszystkie są czyste, natomiast wiadomo, potrzebują troszeczkę odświeżenia. Więc dobrze, jeżeli chodzi o tą kurteczkę, to tutaj mam właśnie tą i to jest Reserved. Może z tej strony będzie lepiej Wam pokazywać. Tutaj mam szary płaszcz. To jest szary zimowy płaszcz z Clock House. W bardzo dobrym stanie, kompletnie nic z nim się tutaj nie stało. To jest płaszcz taki na zimę, ale na troszeczkę lżejszą zimę. Zasuwany na suwak. Podpinka jest taka. Kaptur. Bardzo go lubiłam. Tylko, że jest po prostu duży. I to jest rozmiar dziewczyny, bym powiedziała, XL. Coś takiego. Na L-kę może być taki niedopasowany, natomiast na XL-kę fajnie wszystko będzie tutaj, wiecie, współgrało. Także i jest taliowany. Szary płaszczyk. O, tak się prezentuje. Kolejny płaszcz to jest płaszcz już taki wiosenno-jesienny z F&F. Używałam go dosłownie kilka razy, także jest w stanie idealnym po prostu. Beżowy, dwurzędowy jak widzicie, zapinany oczywiście na jedne guziczki po jednej stronie, z paskiem. Tak się prezentuje z tyłu, on jest teraz obwiązany, natomiast to jest spokojnie XL-ka. L, XL, coś w tym stylu. I na długość jest, no, za kolana u mnie sięga, no do kolan bym powiedziała, więc taki. Następnie mamy, dziewczyny, kurtkę z Orseja w kolorze miętowym. Tutaj zapinany w taką jakby stójkę, bez kołnierza. O, podpinka taka. Stan również idealny. Tak się prezentuje na wielkość. No, na mnie jest sporo za duży. L-ka, XL-ka. Skóropodobny materiał. Tutaj mamy następną kurtkę z Reserved. Na metce to jest rozmiar 44, natomiast to jest taka XL-ka. Na L-kę może być troszeczkę ciut za duża, zależy też jaka L-ka. Natomiast no XL spokojnie i to jest kurtka z Reserved. Również skóra podobna, tamta zielona była taka cieńsza. Ta jest troszeczkę grubsza. To jest taka na taką chłodniejszą pogodę, bym powiedziała. Lekko jakby pikowana w środku. Taki materiał pikowany. Stan również idealny. Dosłownie kilka razy w niej byłam. Beżowa kurtka poskórzana z takimi wstawkami złotymi. Tak? Kolejna kurtka, również ekoskórzana, troszeczkę taka lżejsza, typu tej właśnie zielonej. Coś takiego, jeżeli chodzi o lekkość. W kolorze takim burgundowym, jak widzicie. Złote elementy, złote wstawki. Rozmiar XL. XLL-ka. Spokojnie. Nawet bym powiedziała, że na mnie no troszeczkę jest za duży, bo ja ogólnie jestem niska i mam kłopot z rękawami. U mnie wszystko jest zawsze za duże na rękawach. Za długie są rękawy. Natomiast nawet bym teraz mogła w niej chodzić, tak myślę. Taka by była, wiecie, niedopasowana po prostu. Ale XL-ka. L-ka. Na L-kę. No, bym powiedziała, że na L-kę. XL-ka też się wciśnie, bo ja w niej chodziłam, jak byłam rozmiarem XL i jak L-ka byłam. O,
Tak się prezentuje w środku. Kolejna moja ukochana po prostu kurteczka w stanie idealnym. Dziewczyny, ja bardzo długo w niej chodziłam, ale ona jest idealna. Nic kompletnie, nawet jednej zadziorki nie ma na niej. Różowiutka. Przepiękna, zapinana tak na ukos jakby. Na pewno jak znacie mój kanał, długo mnie oglądacie, to wiecie, że bardzo lubiłam tą kurtkę i o, nawet wiecie, jak któryś z tych ciuchów gdzieś tam pokazywałam na filmiku w outfitach, to Wam wstawię oczywiście przy tym danym ciuchu link do filmiku. Do tej kurteczki na pewno się znajdzie, ponieważ ją kilka razy Wam pokazywałam. Wstawki srebrne, tutaj ma kieszonkę, jest na suwak, na ukos, przepiękny kołnierz. Ja ją tak uwielbiałam, naprawdę. Mierzyłam ją jeszcze ostatnio, ale jest za dużo na mnie. I można z niej zrobić tutaj, wiecie, kołnierzyk postawić, albo tak, wiecie. Natomiast ja nigdy tak nie nosiłam, ja raczej właśnie, o, tak ten kołnierz sobie układałam. Uwielbiam ją, jest prześliczna, naprawdę. I na rękawach ma suwaczki. Jeżeli chodzi o kurtki, to chyba wszystko. Więcej tutaj na razie nie mam, może gdzieś tam jeszcze znajdę pod spodem, ale na razie to jest to. Tutaj mam teraz tak. Kamizelka czarna, również ekoskórzana, ze wstawkami z takiej przyjemnej tkaniny, nie wiem, bawełny czy coś takiego, z elastanem, nie wiem, ja się nie znam w tych materiałach. Natomiast chodzi mi o to, że tutaj jest normalny materiał, a tutaj mamy ekoskórkę. I ona jest tak zakładana jak ta różowa kurtka, czyli tak jakby na ukos troszeczkę. Z tyłu jest taka i to jest mojito w rozmiarze 42 i rzeczywiście to jest 42, 40-42, bo wiadomo, te, jeżeli chodzi o kurtki, jakieś takie podobne rzeczy, to one nie muszą być jakieś mocno dopasowane, więc LK, XL-ka spokojnie, więc to jest kamizelka. I następnie mamy taką bluzę jakby z mojito w rozmiarze 40 i to jest LK, XL-ka dla mnie przynajmniej. To jest bluza, jeżeli chodzi o jej stopień zużycia, to bym określała na 3 z plusem, coś takiego, ponieważ troszeczkę, odrobinę jest tutaj zmechacenia na ramionach. Natomiast tak ogólnie, jak się tak z daleka na nią patrzę, jak teraz na nią patrzę, to wygląda idealnie i ona jest w takim jakby przełamanej bieli, to nie jest taka całkiem biała biel. I złote dodatki tutaj również. Tak? O. Mam nadzieję, że dobrze widzicie te ciuchy. Dobra. Więc tutaj mamy bluzę. Ok, porozdzielałam te rzeczy, pogrupowałam jednak rozmiarami, będzie mi łatwiej i Wam również będzie łatwiej. Więc i też podzielę ten filmik oczywiście na kilka części. Myślę, że w tym filmiku po prostu pokażę Wam te kurtki oraz spodnie z rozmiaru XL. Jeżeli starczy mi czasu, to jeszcze coś. Natomiast zobaczymy. Tak. To, co tutaj leży, Wy tego pewnie nie widzicie dobrze, ale to wszystko tutaj, to jest rozmiar LXL, w zależności o czym mówimy, ponieważ jeżeli chodzi o spodnie, to przeważnie jest to XL-ka, natomiast bluzki, no to i L, i XL, ale to zobaczymy, jeżeli starczy mi czasu. Natomiast spodnie, które teraz Wam zaraz pokażę, one mają rozmiar po prostu 42, 44, coś takiego. Więc one są na takie troszeczkę szersze bioderka. Więc teraz spodnie rozmiar XL. Tutaj mam spodnie z Siendai w kwiatki, z takiego bardzo fajnego, lekko pluszowego materiału, bardzo przyjemnego. Z tyłu kieszenie, z przodu również kieszenie, zapinane na suwak i na guzik, w stanie idealnym, troszeczkę zwężane przy kostce. Więc to jest rozmiar XL po prostu. Kolejne spodnie mam tutaj z Reserved. One się prezentują tak. To są nogawki troszeczkę zwężane, bardziej takie można powiedzieć proste, ale troszkę zwężane przy kostce. I to jest też XL-ka dla mnie. I to jest rozmiar W32, L32 z serii Regular, czyli regularnej. No to tak ciutko jakby zwężane są na dole, ale prawie że proste. I mają z tyłu kieszenie, z przodu kieszenie, przetarcia. Także tak się prezentują. Następnie mam Orsay i to już jest troszeczkę jeszcze większy. To jest 44, bym nawet powiedziała. Ja go nosiłam, jak miałam 44. Regularna seria, czyli nie są zwężane, nie są rozkloszowane ani nic. Po prostu najzwyklejsze, ciemne jeansy z Orsaya. W stanie idealnym również kieszenie z przodu, kieszenie z tyłu, na zamek.
ciemny granat. Tak się prezentuję. Kolejne spodnie. Rozmiar to jest dla mnie mniej więcej XL-ka. Troszeczkę mniejsze są niż te czarne. Są deko rozkloszowane na końcach, tak troszeczkę po prostu. Nie jakoś bardzo mocne, to nie są bardzo dzwony, ponieważ kolejne to właśnie będą takie typowo dzwonowe jakby. Te są troszeczkę rozkloszowane na końcach i one wyglądają tak. Euro 44. Tak się prezentują. Tak jak mówię, to jest 42, mała 44. Tamte są większe. Tamte jest 44, tak już typowo. 42, 44. O. I mam spodnie kolejne, właśnie te dzwonowe. Przykro mi, ale nie mam pojęcia, jaka to jest marka. To jest napisane VS Miss, ale nie wiem. Nie mam pojęcia. A jak widzicie, poprzecierane, na końcach zakończone zakładkami. To są takie typowo szerokie dzwony. I to jest rozmiar mała 44, duża 42, coś takiego. Taki to jest rozmiar. Kieszenie z tyłu, kieszenie z przodu. Tak się prezentują. I polecę jeszcze ze spodniami rozmiary tutaj, jeżeli chodzi o te kolejne spodnie, troszeczkę mniejsze, to będzie 40-42, coś takiego. Pierwszy z nich to mam tutaj miętowe spodnie z Mojito, tak się prezentują i to jest rozmiar na metce 42 i rzeczywiście jest to 42. Podniecione, przepraszam Was bardzo, tak jak już wspomniałam, no one leżały bardzo długo w siatkach, w workach po prostu. Tego tak wyglądają, ja nie prasowałam ani nic, wiem, że będziecie po prostu je pewnie prały, także nic tutaj, wiecie, nie robiłam. Troszeczkę zwężane przy kostce, są bardzo fajne, one mają z tyłu takie atrapy kieszeni, z przodu mają prawdziwe kieszenie na zameczki i one są zapinane nie na taki guzik normalny, tylko na taką jakby, o, haftkę, nie wiem jak to się nazywa, takie coś, o, pyk. I tutaj mają zamek oczywiście, nie będę teraz ich zapinać, mniej więcej tak się prezentują. Miętowe, nie jest to jeans, są takie z materiału takie delikatnego, ale takiego właśnie jakby z wytłoczoną, jakby delikatniusieńką, mikroskopijną karteczką. No, ładne są po prostu, bardzo ładnie wyglądają i to jest rozmiar 42. Tak wyglądają te spodnie, w których bardzo krótko chodziłam. To jest Mojito rozmiar 42. Ja się ich boję Wam pokazywać, ponieważ tutaj, jak je pokazuję w ręku, one absolutnie nie oddają tego, jak one wyglądają naprawdę, bo są przepiękne. To są spodnie, które nosi się właśnie tak, to one są opięte po prostu. To jest rozmiar 42 również i rzeczywiście jest to 42. Z przodu są, one są w ogóle w takim ładnym brązowawym kolorze, takim karmelowym lekko, ale nie takim mocnym pomarańczowym karmelowym, tylko taki z beżem jakby. Bardzo ładne są, z przodu są całe takie ekoskórzane, a z tyłu mają normalny, zwykły materiał i tylko na kieszeniach z tyłu jest ekoskórka. One są naprawdę prześliczne, one się tak jak teraz je pokazuję, to w życiu nie zobaczycie, jak one wyglądają. Wyobraźcie sobie je po prostu na sobie, na nogach. Bardzo ładne, naprawdę świetne. Jeżeli lubicie taki styl, to te spodnie z szczerego serca mogę Wam je polecić, naprawdę, bo są fajne. Tak, i są to oczywiście rureczki, zwężane dość mocno na dole. I tu mam spodnie z Clockhouse. Rozmiar to jest 40 i faktycznie jest to 40. To nie jest już 42 jak tamte, tylko to jest troszeczkę mniejszy rozmiar. Taka, no 40, można powiedzieć średnia bądź większa. One nie są jakieś bardzo małe, ale no 40 na pewno. Więc tak one się prezentują. One są bardzo delikatnie rozszerzane na dole, ale tylko troszeczkę. I one są w przepięknym kanarkowym żółtym kolorze. Mam nadzieję, że widzicie ten kolor tutaj dobrze. Tak się prezentują całe. O. Z tyłu kieszonki oczywiście, z przodu kieszenie. Tak wyglądają, o, mniej więcej. Jest to 40. No 40 na pewno. I mam tutaj jeszcze, dziewczyny, dwie pary krótkich spodenek.
Te są z Amisu, czyli z House'a. To były dziewczyny długie spodnie, które obcięłam na krótkie, ale bardzo fajnie mi to wyszło i one ładnie wyglądają, w ogóle jak się je podwinie. O tak, to tutaj troszeczkę nad kieszonki, takie fajne kieszenie mają, ładne, ładny nadruk z kwiatkami. I ładnie to wygląda, one tak troszeczkę mogą wystawać, tutaj te kieszenie są lekko tak dłuższe. Fajnie wyglądają na tyłku po prostu. Także tak. I to jest L-ka dziewczyny, ponieważ one są tak jakby mają troszeczkę wyższy stan. To nie są biodrówki, ani takie zwykłe, one są troszeczkę wyższe. I one mają jakby dwie porcje szlówek. Tutaj można na szlówki je zapiąć lub w biodrach, jak się chce. Więc to są krótkie spodenki w rozmiarze L z Amisu, czyli z House'a prawdopodobnie. I jeszcze dwie, zapomniałam o jednych. Tutaj mam z H&M Eleczka, na melce to jest M-ka, może być to taka większa M-ka bądź L-ka. Ja nawet jak miałam XL, to też w nich chodziłam. To są spodnie z gumką, one mają gumkę tutaj z tyłu, więc fajnie wszystko, naprawdę bardzo fajne w ogóle są mięciuteńkie, z takiego fajnego, mięciusieńkiego materiału, opływającego sylwetkę, bardzo fajnie. I one z tyłu tutaj, nie wiem czy to będziecie widziały, one mają takie atrapy kieszonek. No, tak się prezentują ogólnie, zobaczcie, takie kwiatuszki. Opływają sylwetkę, również robiłam z tymi spodniami outfit, podam Wam link na dole. Kieszenie mają po bokach, również stan idealny. Ja o ciuchy swoje bardzo dbam, także one są wszystkie w bardzo dobrym stanie. Także tak i ostatnie dziewczyny spodnie, również mojej roboty, obcięte po prostu, też bardzo fajnie mi to wyszło. I to jest fishbone, rozmiar tutaj z metki to jest 32, czyli to jest, wiecie, XL, coś takiego bym powiedziała, no XL-ka. One są, wiecie co, też troszeczkę rozciągliwe, one są takie, że na tyłki się różnie zmieszczą ogólnie, nie są takie bardzo, wiecie, one mają trochę elastanu w sobie te spodenki, także one fajnie tutaj, wiecie, współpracują. Z przodu są takie, one jakieś były długie, ale ja je obcięłam, niedobrze mi się je nosiło, jak były właśnie długie, więc takie zrobiłam. A troszeczkę poszczępione na dole. Tutaj mają takie fajne jakby wstawki, na dwa guziki, na suwak oczywiście. I tak, i przy kieszeni mają tutaj taką atrapę jeszcze suwaka. Także XL-eczka na lato, jeansowe jak znalazł. I moi kochane, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o tą część. Przedstawiałam Wam moje kurtki na sprzedaż, spodnie XXL-ki, czyli 44, 42 oraz 40. Resztę ubrań będziecie miały w drugiej części filmiku. Postaram się te wszystkie części jak najszybciej Wam wstawić, oczywiście, żebyście miały, wiecie, wszystko razem już. Także zapraszam Was do kolejnej części.